Kolejne auto, które trafiło do nas do naprawy, jest to Opel Mokka. Uszkodzony delikatnie błotnik i drzwi. Postaramy się zrobić typową naprawę punktową, wyprawkową, pokrywając element, który jest uszkodzony, czyli ten obszar uszkodzony farbą bazową, żeby nie ruszać, nie zmieniać koloru pozostałego elementu, który musi pasować z sąsiednimi. Więc zapraszam, przyjrzyjmy się. Jak to naprawiamy? Matujemy całość, czyli dwa elementy drobnym papierem. Możemy zrobić to na mokro, możemy to zrobić na sucho maszyną. Uzupełnimy tą część, która tu jest zagruntowana lakierem bazowym. Resztę pomalujemy lakierem bezbarwnym. Także jak widzimy, każda naprawa jest inna. I tak naprawdę wszystko da się zrobić. Za chwilę będę lakierować. Teraz nakładam, tak jak widzimy, na warstwę podkładu. Nakładam punktowo bazę, żeby nie zmieniać koloru na pozostałej części elementu, którą pokryjemy lakierem bezbarwnym, aby pasowało wszystko do innych sąsiednich elementów. Jeśli zrobimy to prawidłowo, nie powinno być widać przy srebrnym kolorze, oczywiście przy każdym innym, żadnej plamy, jeśli chodzi o kolor, który został położony. Jak widzimy tutaj, wszystko przebiegło pomyślnie, nie widać żadnej plamy, jakiegoś innego koloru. Jest to srebrne, podkreślam, ciężko to zrobić, ale jest wszystko możliwe. Tak jak wspomniałem, pokrywamy wszystko lakierem bezbarwnym. Ja akurat używam lakierów HS-owych, rozcieńczalnych w stosunku 2 do 1. Mają bardzo fajną, wysoką jakość połysku. Są łatwe w obróbce w miarę. Także tak wygląda pierwsza warstwa, którą zawsze przepylamy. Nie robimy jednej pełnej, gotowej. Tak po prostu z ostrożności. Jak widzimy, żadnego śladu po naprawie nie ma. Tak powinno być. Za chwilę Państwo zobaczycie, jak wygląda końcowy efekt po nałożeniu kolejnej warstwy już pełnej. Do drugiej warstwy lakieru wszystko wygląda i powinno wyglądać w ten sposób. Czyli nie widzimy żadnych śladów po nałożeniu kolejnej warstwy w tym miejscu naprawianym. Cały element również na nim nic nie widać. W ten sposób powinno się naprawiać tak małe uszkodzenia. Chyba że jest to naprawa, w której możemy zastosować naprawę punktową, tak zwaną wyprawkę. Ale w srebrnym kolorze to już musiał robić naprawdę najlepsze. Auto skończone. Przyjrzyjmy się naprawie, czy cokolwiek będzie widać. Resztę ocenicie. Kolor jest zachowany. Proszę zobaczyć. Wszystko pasuje. Moim zdaniem naprawa się powiodła. Myślę tutaj. No nic nie widać. Nie ma żadnej plamy charakterystycznej i tych dziwnych rzeczy, które się dzieją u niektórych lakierników mających problem ze srebrnymi kolorami. Nie rozumiem dlaczego, ale się zdarza. Tu wszystko się udało. Opel Mokka gotowa do jazdy. Fajne auto. Mały SUV-ik. Zwrotny. Nieduży. Typowo do jazdy. Fajny. Zegary fajne, czytelne. Wyświetlacz. Standard chyba w nowszych autach. Skrzynia manualna. Sześciobiegowa. Fajne auto, ale biorąc pod uwagę jego gabaryt,
środek bardzo ciasny. Może tak mi się wydaje, jednak mam wrażenie takie same jak w poprzednim Hyundai'u, że wszystko ciśnie na głowę. No ale co zrobić? Chyba już takie auta będą produkowane.